Praise the Lord. Chwała Panu. Amen. 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 Hallelujah. Let us all stand. Let us stand. Wszyscy. Hallelujah. Lift up your voice. Podnieśmy swój głos. Give glory to God. I oddajmy chwałę Bogu, który jest godzien wszelkiej chwały i czci. Bless the name of the Lord God Almighty. Lift up your voice and give it thanks. The Bible says, come into the presence of the Lord with thanksgiving. Biblia mówi, przyjdźcie przed Boży tron z dziękczynieniem. So let's bless the name of the Lord. Father, we give you glory. We give you praise. We give you honor. We give you adoration. Thank you for your faithfulness. Thank you for your loving kindness. Więc ponownie ja jestem bardzo podekscytowana, że mogę stać dzisiaj tu przed wami. And we give God all the glory and the praise. I my oddajemy Bogu wszelką chwałę i cześć. Our God is good. Nasz Bóg jest dobry. If God is good to Amen. You, jeżeli Bóg jest dobry dla ciebie, pomachaj ręką. Możesz być podekscytowany i szczęśliwy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. As I was driving and coming through tonight, kiedy tutaj jechałem dzisiaj, I received a direction that was different from what I thought I was going to do. Dostałem pewien kierunek, który różni się od tego, co myślałem, że będę robił. To help us pray effectively. Żeby pomóc nam modlić się efektywnie. The book of John, chapter number 19, verse 30, if you would read. Księga Jana, John, chapter number 19, Ewangelia Jana 19:30. Let's read it in Polish language. John chapter number 19, verse 30. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Oddał to, it is finished. Yes. Oddał to. Nie, wykonało się. Wykonało się. Yes, tak. Polish is coming. And Jesus, after he has received the vinegar, he said, it is finished. Więc on po tym, jak otrzymał ocet, powiedział, wykonało się. There needs to be an understanding. I musimy zrozumieć, that God has finished his work. Że Bóg dokończył swoją pracę. If you need healing, God has already made. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, Bóg już uczynił. Whatever you need, God has done it and complete. Więc cokolwiek potrzebujesz, Bóg tego dokonał i to jest dokonane. Amen. Tell somebody it is finished. Powiedz do kogoś, wykonało się. Wykonało się. So in on God's own part, everything is done. Więc z Bożej perspektywy wszystko jest dokończone. And so if you pray, God, come and heal me. Więc kiedy modlisz się, Boże, przyjdź i uzdrów mnie. And it just, the angels, what's wrong with him? To aniołowie mówią, a co jest nie tak z nim? He has been healed. On już jest uzdrowiony. He has been delivered. On został uwolniony. He has been saved. On jest zbawiony.
Amen. So when you pray, God, I want you to come down. Więc kiedy modlisz się, Bóg chce, żebyś wstąpił, a Bóg mówi, ja już wstąpiłem. On the cross of Calvary, Jesus, having fulfilled the prophecy from the beginning to the end, he drowned the vinegar and said, it is finished. Na krzyżu Kalwarii Bóg Jezus dokończył rzeczy ustanowione od początku i pijąc ocet powiedział, wykonało się. Whatever was needed for my salvation has been completed. Cokolwiek było potrzebne dla zbawienia człowieka, Jezus to wykonał. Tell somebody it is finished. Powiedz go do kogoś, wykonało się. Your healing is completed. Twoje uzdrowienie jest dokonane. Your prosperity is completed. Twoje powodzenie jest dokonane. Twoje błogosławieństwo jest dokonane. So why am I not experiencing it? Dlaczego ja tego nie doświadczam? That's why we are here. Dlatego tu jesteśmy. The reason I'm not experiencing is not because there's a problem on God's own side. Powód, dla którego nie doświadczam jeszcze przełomu, to nie leży po stronie Bożej. On God's own side, whatever you need has been given. Ponieważ z Bożej perspektywy wszystko, co było ci potrzebne, zostało ci dane. Amen. Amen. How many believe that? Jak wielu z was to wierzy? Say thank you, Jesus. Powiedzcie dzięki. So you all wake up in the morning and say thank you for the healing. Więc możesz budzić się rano i powiedzieć dziękuję za uzdrowienie. Dziękuję za błogosławieństwo. Jestem błogosławiona. Jestem uzdrowiona. Jestem zbawiona. Ponieważ to jest prawda. It has been accomplished. I to zostało dokonane. The only problem. Jedyny problem. Is that if you will remember that scripture that I read sometime. Jeżeli pamiętacie ten werset, który czasami czytam. And there was war in heaven. Gdzie jest mowa, że była walka w niebie. And the devil was thrown out. I że diabeł został zrzucony. So he came to the earth. Więc on zszedł na tą ziemię. So tell somebody my problem is not you. I powiedz do kogoś, moim problemem nie jesteś ty. Ty nie jesteś moim problemem. Because sometimes we think that somebody is your problem. Bo czasami my myślimy, że ktoś inny jest naszym problemem. You are not my problem. Ty nie jesteś moim problemem. Amen. I know who's my real enemy. Ja wiem, kto jest moim prawdziwym wrogiem. And I'm here to deal with the enemy. Ja jestem tutaj, żeby sobie z tym się rozprawić. Więc kiedy mówię, it's not about you. Tu nie chodzi o ciebie. When I pray, kiedy modlę się, in the way I will pray, ten sposób, jak będę się modlił, it's not about you. Tu nie chodzi o ciebie. I'm praying because I know who is my real enemy. I ja tak się modlę, ponieważ ja nie wiem, kto jest moim prawdziwym problemem. Ephesians chapter number 6 is where we're going tonight. Efezjan, rozdział 6, to tam przejdziemy dzisiaj. Ephesians chapter number 6, we're reading from verse number 11. I od wersetu 11 będziemy czytać. Now, if I can give you a little bit background, jeżeli mogę wam dać troszeczkę takiego tła, about the church in Ephesus, odnośnie kościoła w Efezie. The church in Ephesus, kościół w Efezie, was a church that has to fight to survive. To był kościół, który musiał walczyć, żeby przetrwać. Because in Ephesus they openly worshipped a satanic god that was called Diana. Bo ponieważ w Efezie otwarcie uwielbiali demona, który nazywał się Diana. Diana was the god of the Ephesians. I Diana była bogiem Efezjan. It was openly worshipped. I była otwarcie uwielbiana. Almost everybody that lived in Ephesus knew Diana to be God. I każdy, kto mieszkał w Efezie, wiedział o tym, że ona jest traktowana jako Bóg. And so when Paul, you know, took the gospel to the city of Ephesus. Więc kiedy Paweł przyniósł Ewangelię do miasta, do Efezu, he has to fight against this principality that everybody recognizes God. On musiał zmierzyć się, walczyć z tymi zwierzchnościami, które inni rozpoznali jako Boga. So later on he will write in a letter
to the church in Ephesus. Więc później on napisał ten list do kościoła w Efezie. If you're a student of the Bible, you will notice that the book of Ephesians has to do with some intricacies of warfare. Więc kiedy studiujesz Biblię, to czytając list do Efezjan widzisz, że tam są takie zwroty, które dotyczą walki. So in Ephesians chapter number 6 in verse 11, Paul said, finally, be my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Więc szósty rozdział od 10. W końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. So this is not by your strength. Więc tu nie chodzi o twoją siłę. This is not by your intellectual capacity and capability. I nie chodzi w ogóle o twoją intelektualną możliwość i zdolność. This is not by your physical strength. I nie chodzi tutaj o twoją fizyczną siłę. Your status in the society does not matter. I nie ma znaczenia twój status w społeczeństwie. So Paul was talking to the Ephesians that your strength has to come from the power of God. Paweł pisze do Efezjan, że twoja siła musi pochodzić od Boga. Your strength has to come from God's own ability and capacity to do what he says. Wasza siła musi pochodzić z Bożej mocy i uzdalniającej was do robienia tego, co macie zrobić. And so even if you're weak physically, it doesn't matter if your spirit man is strong. Więc jeżeli nawet jeżeli jesteście fizycznie słabi, to nie ma znaczenia, bo wasz Bóg jest silny. You have to draw strength from the Word of God. I musicie czerpać siłę ze Słowa Bożego. If you don't know the Bible, you are not ready for this. Jeżeli nie czytacie Biblii, to nie będziecie na to przygotowani. But we are going to see that the Word of God is the sword of the Spirit. I my czytamy o tym, że Słowo Boże jest mieczem ducha. Continually in the Bible, believers are typified as soldiers. A w Biblii chrześcijanie wierzący są przedstawiani jako żołnierze. So you have to have that military mentality. Więc musisz mieć taką mentalność militarną. If we are going to succeed, we all have to be soldiers. Jeżeli chcemy mieć powodzenie, wszyscy musimy być żołnierzami. We are soldiers of Christ. Jesteśmy żołnierzami Chrystusa. You are in God's own army. Ty jesteś w Bożej armii. In the army there is an order. A w armii jest porządek. I should have been in the American military. I should have been in the army. Powinienem być w armii amerykańskiej. I went. Poszedłem tam. The discipline is too much, pastor. Ale tam jest duża dyscyplina, pastorze. I escaped. Uciekłem. It's too much. Za dużo było. The drill. And I didn't know how to keep my left. Ja nawet nie potrafiłem nadążyć właściwie z krokami. They say left, right, I'm right. Oni mówili lewa, prawa, ja odwrotnie robiłem. I say, can I? I'm coming. I ja wtedy powiedziałem, ja zaraz wrócę. Because in the army is about order. Ponieważ w armii musi być porządek. It's about instruction. Są instrukcje. If you never ask anybody that I've been in the army. Jeżeli byś zapytał kogoś, kto był w armii. I have some family in the army. Ja mam członków rodziny w armii. Yes, sir! I tak właśnie w taki sposób się mówi, tak. Just for good morning. Tylko na samo przywitanie. You don't greet in the military. Good morning. Nie ma takiego uprzejmego. Good morning, sir! Dzień dobry. I'm here, what's going on? It's an attitude. To jest taka postawa. Is an attitude. To jest taka postawa. They are trained, they must have an orientation. Oni są trenowani, żeby mieć takie ukierunkowanie. So when the Bible says you are soldiers of Christ. Więc kiedy Biblia mówi, jesteście żołnierzami Chrystusa. You need to visit the military camp and see how they live. Musicie pojechać na taki, do takiego wojska i zobaczyć, jak oni żyją. There is an order. Tam jest porządek. When the captain gives instruction, it's not about whether you like it or not. Kiedy generał, kapitan daje instrukcję, nie ma znaczenia, czy ci się to podoba, czy nie. Sit down, Michel. Yes, sir. Usiądź, Michel, tak. Can I talk to people?
They say he's shouting too much. Can you don't stop it? Może ktoś powie, on za głośno mówi, czy może mówić wolniej? No. Hallelujah. Hallelujah. Are you still here? Czy nadal tu jesteście? But I'm trying to paint a picture. Ale chcę wam wymalować obraz. Because we come to church. Ponieważ przychodzimy do kościoła. And we think that church is just church. I sobie myślimy, że kościół to jest kościół. But Paul said finally. Ale Paweł mówi. Brothers and sisters, bracia i siostry, be strong in the Lord. Bądźcie silni w Panu. Amen. Put on the whole armor of God. Załóżcie całą zbroję Bożą. Every believer has to put on this uniform. I każdy wierzący musi założyć tę zbroję. Because if you don't wear this uniform, ponieważ jeżeli jej nie nosisz, you are vulnerable to the enemy. Jesteś bardzo narażony na działanie wroga. Put on the whole armor of God. Załóż całą zbroję Bożą. That you may be able to stand against the wiles of the enemy. Abyś mógł ostać się przed zasadzkami diabelskimi. The enemy is crazy. Wróg jest szalony. The devil is not a friendly guy. On nie jest, diabeł nie jest przyjaznym gościem. He's wicked. Jest zepsuty. He's a thief. Jest złodziejem. He's a liar. Kłamcą. He pretends like he's a liar. I udaje, że jest, zachowuje się jak lew. The enemy does not come for you for fun. I on nie przychodzi do ciebie dla zabawy. And the problem is that you don't know your worth. A problem jest w tym, że ty nie znasz swojej wartości. If the enemy is after you, jeżeli wróg idzie za tobą, you have something important that he likes. To znaczy, że ty masz w sobie coś, co jemu na to zwróć uwagę. On nie marnowałby swojej energii, nie inwestował w coś niewłaściwego. But the problem is that when we have an attack of the enemy, ale problemem jest, kiedy mamy atak wroga, we wonder why. My się zaczynamy stawiać dlaczego. Because you have what the enemy likes. Ponieważ masz coś, co podoba się wrogowi. So also be strong in the Lord and in the power of his might. Paweł pisze, bądźcie silni w Panu i w Jego mocy. If we are going to grow as a church, we need to put on the mentality of a soldier. Jeżeli chcemy wzrastać jako Kościół, musimy założyć mentalność żołnierzy. We are at war. My jesteśmy na wojnie. We are at war. Jesteśmy na wojnie. The devil does not want the promises of God to be fulfilled in your life. Diabeł nie chce, żeby Boże obietnice wypełniły się w twoim życiu. He doesn't want that to happen. On nie chce, aby to się wydarzyło. It is finished. God has done his job. Bóg dokończył swojego dzieła. Wykonało się. But the devil said no. I will not let him have it. Ale diabeł mówi, ja nie pozwolę, żeby on to miał. He said, for we wrestle not against flesh and blood. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Then we are not fighting human beings. Więc my nie jesteśmy, nie walczymy z człowiekiem. I don't have brothers and sisters that are my enemies. Ja nie mam żadnego brata ani siostry, którzy są moimi wrogami. Nobody that is an enemy in this church. Nie ma nikogo w tym kościele, kto byłby moim wrogiem. Because it's not about them. Ponieważ tu nie chodzi o nich. It is about the real enemy. Tu chodzi o prawdziwego wroga. And we must understand that. I musimy zrozumieć to. We do not wrestle against flesh and blood. My walczymy nie z krwią i z ciałem. We have principalities. Mamy zwierzchności. Every territory is controlled by a principality of wickedness. Każde terytorium jest kontrolowane przez zwierzchności złego. There is a power behind Bluetooth. I są pewne moce za Bluetoothem. A spiritual power. Duchowe moce. Who does not want people to be born again? Które nie chcą, aby ludzie narodzali się na nowo. Who wants people to die in alcoholism? Które chcą, aby ludzie umierali w alkoholizmie. Who wants people to live a life so that they cannot make heaven?
żeby ludzie, które chcą, aby ludzie żyli takim życiem, żeby minęli się z niebem. Have you ever witnessed to somebody and expect the person to come to church and you know that the person needs Jesus and he doesn't want it? Czy kiedykolwiek zdarzyło wam się głosić komuś i wiecie, że ta osoba dobrze byłoby, gdyby pojawiła się w kościele, ale ona nie przyjmuje tego, co mówicie? Do you have members of your family that don't want to hear about Jesus Christ? Członków waszej rodziny, którzy w ogóle nie chcą słyszeć o Jezusie Chrystusie? Do you think that they don't really want Christ? Czy myślicie, że oni naprawdę nie chcą Jezusa? No. Nie. There is something behind. Jest coś za tym stoi. The enemy is holding them. Wróg trzyma ich. It's not about what they say to you. Więc nie ma znaczenia to, co oni mówią do ciebie. You have to go behind. Musisz iść ponad to. To see the real activity. Wiesz, żeby zobaczyć prawdziwą aktywność. And so if we are going to get our family saved. Więc jeżeli chcemy, aby nasze rodziny były zbawione. If we are going to get our community saved. I chcemy, aby nasza społeczność była zbawiona. We have to recognize there is a power that does not want this church to exist. Musimy zrozumieć, że jest pewna moc, która nie chce, aby ten kościół istniał. It's not about the person that you're thinking. I to nie chodzi o It's not about the person you're thinking of. I to nie chodzi o osoby, o których możesz myśleć. Paul said, for we do not fight human beings. Paweł mówi, że my nie walczymy z człowiekiem. This battle is not about human beings. I ta walka nie dotyczy walki z człowiekiem. Stop fighting one another. Przestańcie walczyć jeden z drugim. It's not about them. Ponieważ to nie chodzi o nich. The battle must be on your knees. Bitwa musi odbywać się na twoich kolanach. Hallelujah. Amen. For God so loved the world. Ponieważ Bóg tak umiłował świat. That he gave his only begotten son. Że dał swojego jednorodzonego syna. That whosoever believes in him. Aby każdy, kto w niego wierzy. Should not perish. Nie zginął. But have an everlasting life. Ale miał życie wieczne. The only sin of the unbeliever is it has nothing to do with drunkenness. Więc jedyny grzech niewierzących to nie ma nic wspólnego z na przykład z pijaństwem. The unbeliever has only one sin. Niewierzący ma tylko jeden grzech. Unbelief. Yes. Niewiara. If he can believe in Jesus Christ, jeżeli mogą uwierzyć w Jezusa Chrystusa, w moc Bożą, that was in Christ Jesus, która była w Chrystusie Jezusie, will save him or her. To zbawi jego ludzką. W taki sposób ty zostałeś zbawiony. Uwierzyłeś w Jezusa. And the power of God came upon you. I moc Boża stąpiła na ciebie. And you receive ability. I otrzymałeś zdolność. To become a child of God. Aby stać się dzieckiem Bożym. Amen. It's not about what you were doing. Więc to nie ma znaczenia, co ty robiłeś. The Bible says it is not by works of righteousness. It is not by works of righteousness. It's not about how righteous you are. Tu nie chodzi o samą sprawiedliwość, jak sprawiedliwy byłeś. There is none that is righteous. Ponieważ nie ma ani jednego sprawiedliwego. Hallelujah. Amen. The Bible says, if anybody say he's without sin, he's a liar. Biblia mówi, że jeżeli ktoś twierdzi, że jest bez grzechu, to jest kłamca. It's not about your goodness. Więc tu nie chodzi o twoją dobroć. It's about your faith. Tylko twoją wiarę. In what God has already done. W to, co Bóg już uczynił. Hallelujah. Amen. So when we come here to... Więc kiedy dzisiaj tu się zgromadziliśmy, we come to pray. Przyszliśmy się modlić. Because we know, ponieważ wiemy, it is finished. Że wykonało się. We know our right. My znamy swoje prawa. How many of you know your right? Jak wielu z was zna swoje Let prawa? Me talk to somebody tonight, you will stand for your right. I powiedz do kogo, dzisiaj będziesz stał w obronie swoich praw. You will tell the devil no. I będziesz ci mówił diabłu nie. Jesus paid the price. Jezus zapłacił cenę. By the stripes of Jesus. W ranach Jezusa. I am here. Jestem uzdrowiony. I am the head and not the tail. I'm above, I'm not below. No weapon fashioned against me shall prosper. When you know the word of God, ponieważ moja sprawiedliwość pochodzi od Boga. Diabeł boi się wierzących, którzy znają słowo. Amen. Amen.
The time of ignorance has passed. Czas ignorancji minął. Amen. We have to know the word of God and speak the word of God. Musimy znać słowo Boże i wypowiadać słowo Boże. When you look at Jesus, he came to Jesus when he was hungry. On przyszedł do Jezusa, kiedy był głodny. He quoted the Bible. I jest napisane w Biblii. If you are a son of God. I powiedział, jeżeli jesteś synem Bożym, this bread, this stones into bread. Zamień te kamienie w chleb. And Jesus was very hungry. A Jezus był bardzo głodny. He said, I know you can do it. I on powiedział, wiem, że możesz to zrobić. Po prostu udowodnij. And Jesus looked at him. A Jezus spojrzał na niego. Man shall not live by bread alone. Nie, człowiek nie żyje chlebem. By every word that comes out of the mouth. Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. You need the word of God. Potrzebujesz słowa Bożego. You need to know the Bible. Musisz znać Biblię. Enough is enough of not knowing the Bible. Już wystarczy chodzenia w nieznajomości Biblii. Hallelujah. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in the high places. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Wherefore, take on the whole armor of God. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą. You have to be spiritually in uniform. Musisz być w duchowym ubraniu. Amen. Stand therefore. Aby stać. Having your loins girded about with truth. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. The belt of truth. Pas prawdy. The belt holds the upper, you know, ornament and the lower garment. It holds it together. Pas trzyma górną część ubrania i dolną razem. So you need the belt of truth. Więc potrzebujesz pasu prawdy. And he shall know the truth. Musisz znać prawdę. And the truth shall make you free. I kiedy poznacie prawdę, prawda you was have to know the word of the word musisz of God. Znać prawdę słowa Bożego. The era of ignorance is over. Czas, era ignorancji jest zakończona. Can somebody say amen? Czy ktoś może powiedzieć amen? Can somebody say amen? Czy ktoś może powiedzieć amen? And the breastplate of righteousness. I przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Right standing with God. Takie stanie w sprawiedliwości przed Bogiem. Right standing with God. Prawo do stania przed Bogiem. In your heart. W swoim sercu. When God wants to measure a man. Kiedy Bóg chce zmierzyć człowieka. Doesn't measure your height. Nie mierzy twojego wzrostu. It measures your heart. On mierzy twoje serce. God looks into your heart. On patrzy do swojego serca. Hallelujah. Amen. That's why he said something. I dlatego on powiedział coś. If you come to church. Kiedy przychodzisz do kościoła. And you remember. I kiedy pamiętasz. That you had a problem. Że masz problem. With a brother. Z bratem. A sister. Siostrą. Don't do any offering. Nie składaj żadnych ofiar. Don't worship God. Nie uwielbiaj Boga. Yes. Go first. Najpierw idź. To the brother. Do brata. And sister. I siostry. And sort it out. I rozwiąż to. Amen. Super. Amen. Unforgiveness. Nieprzebaczenie. You cannot be a believer and live in unforgiveness. Nie możesz być wierzącym i żyć w nieprzebaczeniu. Amen. Keep it silent. It doesn't matter how much is the pain. I nie ma znaczenia, jak mocny jest to ból. Let go. Puść to. Forgive us. Wybacz nam. Our Father. Nasz Ojcze. Who is in heaven. Który jest w niebie. Hallowed be thy name. Niech się święci twoje imię. Thy kingdom come. Niech przyjdzie twoje królestwo. Thy will be done on earth. Będzie twoja wola na ziemi. Forgive us. I wybacz nam. As we tak jak my wybaczamy. Amen. Hallelujah. There is no offense that cannot be forgiven. Nie ma żadnej takiego uderzenia, które nie może być przebaczone. Because it's no longer about you. Ponieważ tu nie chodzi o ciebie. It's about me and him. To jest między mną a nim. I want my relationship with God. Ja chcę moją relację z Bogiem. To be effective. Żeby ona była mocna. But you know,
It's not about you. Więc nie chodzi o ciebie. You can no longer offend me. Już nie możesz mnie zranić. Paul said, I am crucified with Christ. Paweł powiedział, jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Dead men don't feel pain. A martwy już nie czuje bólu. Amen. If you are dead with Christ, you don't feel pain. Jeżeli jesteś martwy z Chrystusem, już nie czujesz bólu. So when we come here, więc kiedy my tutaj przychodzimy, we are here as soldiers. Jesteśmy tu jako żołnierze. There is a battle before us. Ponieważ jest przed nami walka. Said it is finished. Jest napisane, wykonało się. We must fight. Ale musimy walczyć. Fight for ourselves. Walczyć za nas. And fight for one another. I walczyć o siebie nawzajem. Fight for somebody to be healed. Walczyć o kogoś, aby był uzdrowiony. If it never hurts you enough. Jeżeli to ciebie nie wystarczająco nie zraniło. If you don't see a brother or sister. Jeżeli nie widziałeś brata lub siostry. And you feel the pains of their situation. I nie poczułeś bólu ich sytuacji. That you go down on your knees and fast and pray for that person. Że nie poszedłeś na kolana, aby modlić się i pościć o tą osobę. Then your Christianity is still at the elementary level. Wtedy twoje chrześcijaństwo jest ciągle na takim poziomie bardzo podstawowym. We ought to look at one another. My mamy patrzeć na siebie nawzajem. And feel the pain. I czuć ból. And say, enough is enough. I mówić, wystarczy. The devil cannot be troubling my sister. Diabeł nie będzie więcej martwił mojej siostry. I'm not gonna talk about it. Nie będę o tym mówić. But I'm gonna go down on my knees. Ale ja pójdę na moje kolana. I will spend 3 days. Spędzę 3 dni. Pray for my sister. Modląc się o moją siostrę. Let salvation. Które jest w Jezusie. Stanie się rzeczywistością. W życiu mojej siostry. That's what we ought to do. To mamy robić. I don't want to talk about it. Nie chcę o tym mówić. I want to get down on my knees. Ja chcę zejść na moje kolana. Till salvation. Aż zbawienie. Till the finished work of Jesus. Aż dokonane dzieło Jezusa Chrystusa. Becomes a reality. Stanie się rzeczywistością. In the life of somebody. W życiu kogoś. Can somebody say amen? Czy ktoś może powiedzieć amen? So tonight. Więc dzisiaj. We are going to pray. Będziemy się modlić. We are going to pray. Będziemy się modlić. For somebody. O kogoś. Pray for your family. Módl się o swoją rodzinę. We are under fasting. My jesteśmy w czasie postu. It's not about you. Tu nie chodzi o ciebie. It's about somebody else. Tu chodzi o kogoś innego. Somebody need to be saved. Ktoś, kto musi być zbawiony. That neighbor. Ten sąsiad. When you wake up. Kiedy obudzisz się, you meet her, spotkasz ją, going to work. Jak idzie do pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Sister Joanna. Siostra Joanna. Okay, sister Agnieszka. Nie ma. Siostra Agnieszka. And she is not saved. I ona nie jest zbawiona. She's a wonderful person. Jest wspaniałą osobą. But you know that it's not born again. Ale wiesz, że nie jest narodzona na nowo. It is time. To jest czas. To get down on your knees. Żeby pójść na kolana. And say, Father. I powiedzieć, Ojcze. My neighbor Agnieszka. Moja sąsiadka Agnieszka. Niech przyjdzie do niej zbawienie. And you bind the devil. I ty związujesz diabłem. I łamiesz moc. Behind her not being saved. Które stoi za tym, że jest niezbawiona. Until one day. Aż pewnego dnia. She said, I want to follow you to church. Ona przyjdzie i powie, chcę iść z tobą do kościoła. Go. And have dominion. Idź i weź przejmij władzę. Everybody has a world. Każdy ma your world. Jakiś świat swój. If you are in any place. Jeżeli jesteś w jakimkolwiek miejscu. In the hospital. Say you're walking in the hospital. Na przykład w szpitalu. Jesteś w szpitalu. That is your world. To jest twój świat. You're walking in the school. Chodzisz w szkole. That is your world. To jest twój świat. Shine as light. Świeć jak światło. How about all the teachers in the school got born again? I co pomyślicie, żeby wszyscy nauczyciele w szkole się narodzili na nowo? How about the principal got born again? Albo dyrektor, gdyby się nawrócił.
How about the medical director? God born again. Albo na przykład dyrektor jakiś medyczny. How about the nurses that work with you? God born again. Albo pielęgniarka, gdyby się narodziła na nowo. That is how to exercise dominion. To jest taki sposób, my ćwiczymy władzę w swoim własnym świecie. You are into sports. Jesteś w sporcie. That is a world. To jest twój świat. You are into media. Jesteś w mediach. That is your world. To jest twój świat. Amen. I teach English online. Uczę angielskiego online. But if I were to count, I have led over 10 people to Christ. Students that are born again. Ja przyprowadziłem ponad 10 osób do Chrystusa, swoich uczniów. And the ethics of my profession. A etyka mojego zawodu. The rules of my work. Zasady mojej pracy. When I signed, you are to teach English, not preach. Kiedy ją podpisywałem, to tam była mowa o tym, że ja nie mogę głosić, ale mam uczyć angielskiego. I am not allowed to preach. Nie mam pozwolenia, by głosić. I'm not allowed to talk politics. Nie mogę porozmawiać o polityce. I'm not allowed to discuss personal issues. I nie mogę dotykać osobistych tematów. That is the rule of my profession. Takie są zasady mojego zawodu. I cannot preach. Nie mogę głosić. But I can't pray. Ale mogę się modlić. I cannot preach. Nie mogę głosić. But I can't pray. Ale mogę się modlić. And so every morning, you know, by 5:30 or 4:30, depending on the time, most of the time 4:30 in the morning. Każdego dnia rano o 4:30, o 5:30 różnie. I've already finished waking up and get dressed, bath and shower. I'm going to my computer. I ja już jestem obudzony po prysznicu i siadam przed komputerem. And I will pray. I się modlę. And then a student will come up by 6:00, depending on the class. I wtedy na przykład o 6:00 zaczyna się lekcja, różnie. And I will smile. I wtedy ja już czekam, jestem uśmiechnięty. I mówię, dzień dobry. How are you today? Jak się masz dzisiaj? How was your weekend? Jak był twój weekend? I'm playing according to rules. I poruszam się według zasad. The first student that got born again. Pierwszy student, który narodził się na nowo. When I finished, it was the first day of the class. You know, you're meeting the student new. To był pierwszy dzień, pierwsza nasza lekcja. Good morning. Dzień dobry. My name is Michelle Carson. Nazywam się Michelle Carson. I'm your new English teacher. Jestem twoim nowym nauczycielem angielskiego. How are you doing today? Jak masz się dzisiaj? And we finished for 60 minutes. I po 16 minutach. It was just talking. Tylko tak rozmawialiśmy. Because I have to know what is our level of English. Ponieważ ja chciałem rozpoznać poziom angielskiego. Dlaczego jest w tej klasie? The normal questions. I zadawałem normalne pytania. And in the next class. A w następnej lekcji. Good morning. I mówię znowu dzień dobry. The first thing that she said, I know you. I pierwsze co ona powiedziała, znam ciebie. And I said yes. I introduced myself. Tak przedstawiłem się. A ona mówi nie. I googled you. Ja w Google sprawdziłam. You are a priest. Jesteś księdzem. I said I'm an English teacher. I said ja mówię, jestem nauczycielem angielskiego. A ona mówi nie. Nie, jesteś księdzem. I said okay. Ja mówię, w porządku. He said, I went to your YouTube channel. Ona mówi, weszłam na twój kanał na YouTubie i widziałam. I said, okay, why did you do that? A ja mówię, dlaczego to zrobiłeś? He said, the way you were so happy. Ponieważ byłeś taki szczęśliwy. I saw something different. I zobaczyłam coś innego. So I wanted to find out who is this person. Więc musiałam się dowiedzieć, kto jest to, co to za osoba. Bo miałam już iluś nauczycieli. And from that day, i od tego dnia, our English textbook, naszą książką angielskiego, was the Bible. Była Biblia. And my children would go, mommy, that is shouting in the class, he's praying. A moje dzieci przychodziły i mówią, mamo, tata krzyczy tam na lekcji, on się modli. Because whenever she comes to the class, ponieważ za każdym razem, kiedy zaczynała się lekcja, she wants me to speak the Bible. Ona chciała, żebym she has questions. Mówił o Biblii, miała pytania. And she told me, my son is sick. I na przykład mówiła, mój syn jest chory. I have to take him to Warsaw. Muszę jechać z nim do Warszawy. For a special operation. Na specjalną operację. And I smiled. I ja się uśmiechałem. I said, you know me.
A ja powiedziałem, nie musisz. He said, why? Ona mówi, dlaczego? I said, Jesus has already done it. Już Jezus to załatwił. And he said, well, I have to go there. Ale on mówi, ale ja muszę tam jechać. I already have the appointment. Ja już mam umówioną wizytę. I said, let me pray with you. A ja wiem, poczekaj, będziemy się modlić. I'm shouting and screaming. Ja głośno modliłem się, krzyczałem. He's shouting again in the class. A dzieci poszły znowu i mówią, mamo, on znowu tam krzyczy. Because they happen to know I'm not supposed to be praying in the class. Ponieważ ja wiedzą, że ja podczas lekcji nie powinienem się modlić. And I said, go, when you get there, then we'll tell your son is all right. I ja powiedziałam, dobrze, jedź z nim, a jak tam dojedziesz, to oni ci powiedzą, że z twoim synem jest wszystko w porządku. And this is going to be 1 week before I see her again. It's going to be another week before I see her again. I potem za tydzień znowu się zobaczymy. And the devil said, the son is not going to be healed. A diabeł wtedy tak powiedział, syn nie będzie uzdrowiony. And you'll be ashamed. I będzie wstyd. So throughout the whole week, więc ja przez cały tydzień modliłem się. Because the devil is telling me it's not gonna happen. Ponieważ diabeł mi mówił, że to się nie wydarzy. You are not even there. Że ty tam nie jesteś. These people are in Wonsha. Ci ludzie są z Łomży. And you are in here in Rumia. A ty jesteś w Rumi. It's not gonna work. To nie zadziała. And I prayed throughout the whole week. I modliłem się głośno przez cały tydzień. And when she came to her class, i kiedy ona przyszła na lekcję, I looked so innocent. Wyglądała tak niewinnie. How are you today? A ja mówię, cześć, jak się masz? And her eyes became big. A jej oczy stały się wielkie. Is it true? The doctors did not find my son is fine. Ty miałeś rację. Mój I said, I told you. Lekarz powiedział, że wszystko jest w porządku z moim synem. A ja mówię, mówiłem ci. She got born again. Narodziła się na nowo. She is watching the video that we make here. Ona ogląda te filmy, które she's nagrywamy. Watching the, everywhere I am, she's listening. Gdziekolwiek jestem, ona zawsze słucha na uczestnictwo. We don't have a Pentecostal church in Wormsa, but she listens online to every church, you know, this one, Oscar and Jeff. Ona jest w Łomży, tam nie ma kościoła, every ale wszystkie church. Nagrania stąd, z Ustki i z Czewa, słucha. Ona jest... Go into your own world, you have what it takes. Amen. Go into your own world. You have what it takes. Idź do tego swojego świata i masz to, czego potrzebujesz. The glory of Jesus. Radiate the glory i emanuj chwałą Jezusa. Let somebody see you and be excited. Niech ktoś zobaczy Ciebie i będzie podekscytowany. Let somebody see you filled with joy. Kiedy spotka się z Tobą, będzie wypełniony radością. They're asking me, why are you always happy? Niech powiedzą, dlaczego Ty ciągle się cieszysz? Don't you have problems in life? Czy Ty nie masz żadnych problemów w życiu? I said, praise the Lord. A ja chwała Panu. I'm happy. Jestem szczęśliwy. Why? A on mówił, dlaczego? Ponieważ żyję. Amen. It's a miracle that I'm alive. To jest cud, że ja żyję. Because for with God, ponieważ dla Boga nothing nic is impossible. Nie jest niemożliwego. If God be for you, jeżeli Bóg jest z Tobą, who can be against you? Któż może przeciwko Tobie? Służy żywemu Bogu. Tonight, nothing will be impossible. Dzisiaj nic nie będzie niemożliwe. Stand on your feet. Stańcie na swoje nogi. Tonight nothing is impossible. Dzisiaj nic nie będzie niemożliwego. The presence of God is here. Obecność Boża jest tutaj. God is about to heal and do whatever He has already done. Chce uzdrowić i dokonać wszystko to, co już się wykonało. Lift up those hands. Podnieście swoje ręce przed Panem. Say, Father, I thank you. Powiedzcie, Ojcze, dziękuję Ci. I thank you for Jesus Christ. Dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa. Who paid the price of my sin. Który zapłacił cenę za moje grzechy. I thank you for Jesus Christ. Dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa. Who died for my sin. Który umarł za moje grzechy. Who resurrected for my justice. Zmartwychwstał dla mojego usprawiedliwienia. Dzisiaj by the power przez moc, która jest w imieniu Jezus. I declare, ja ogłaszam. Jestem uzdrowiony. I declare, ogłaszam. I am healed. Jestem uzdrowiony. W imieniu Jezusa.